Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie jesteśmy w siedzibie firmy Profet, firmy, która produkuje tutaj preparaty dla krów, koni, świń, masę innych zwierząt, ale również ma całą linię dla hodowców gołębi pocztowych. I dla, nie tyle co dla hodowców, a dla gołębi. Ta linia się nazywa, tutaj widzimy, Siegertaube. Całą technologię, jak wygląda produkcja tych preparatów, pokazywał nam właśnie właściciel tej firmy, pan dr Stanisław Bruździński. Teraz możemy tutaj sobie od kolegów, z którymi razem tutaj odwiedzaliśmy zakład, kolegi Piotra i kolegi Arka, tak, z hodowców, którzy z bardzo dobrymi wynikami mogą się pochwalić tam, gdzie lotują. Oni stosują te produkty, kolega Piotr stosuje od 2 lat, a kolega ile? Też od dwóch lat. One wtedy wcześniej się nie nazywały chyba jeszcze Siegertaube, to jest dopiero od tego roku nazwa. Wymieni się tak, jak pokazywaliśmy te takie, powiedzmy, serie nie tyle co testowe, ale one funkcjonowały pod inną nazwą, po prostu takie były mniej znane. Tutaj natomiast w tym roku firma Profet tą całą linię sobie w taki sposób nazwała, takie logo opracowała, opracowała też taki katalog tych produktów, tak on wygląda. Tutaj jak patrzymy w katalog, to mamy tych produktów wszystkich 28 i 4 programy hodowlane przygotowane na podstawie tych produktów, a mianowicie program na pierzenie, lęgi, drugi przygotowanie do lotów i loty krótkie, później loty średnie, loty długie i ostatni program hodowlany to jest odsadzenie odchów młodych i loty gołębi młodych. Tutaj w tym katalogu są przedstawione wszystkie te produkty. My tutaj przed sobą też mamy kilka takich, które stosowali koledzy u siebie. I oni nam o nich więcej coś powiedzą, ale nim przejdziemy do omówienia tych produktów, to przypomnijmy jeszcze tutaj koledzy, jakie sukcesy odnosili u siebie, ażebyśmy widzieli, że naprawdę da się wygrywać i prowadzić gołębie na wysokim poziomie, korzystając z tych produktów. Proszę bardzo, kto zaczyna? Piotr czy tutaj? No w tym roku Mistrzostwo Okręgu Śląsk Południe, tradycyjne. Powiedz jeszcze, w jakim oddziale latasz? Oddział Lyski. To jest numer? Numer 0132. Tak, żebyśmy wiedzieli, że oddział 0132. Kolega lotuje i... No i w kategorii C mistrz okręgu, w kategorii D mistrz okręgu, GMP mistrz okręgu i tradycyjne mistrzostwo okręgu w lotach gołębi starych. No i uważam produkty bardzo dobre, jest to bardzo dobro. Taką, na przykład stosowuję na drogi oddechowe produkty bardzo dobre. Także... się sprawdzały. Godne polecenia produkty. A jak do nich trafiłeś? Jak trafiłeś na tą firmę? Tutaj ci Piotr polecił, czy może tutaj kolega Jacek? Z nami to jest kolega, się przedstawi jeszcze, przypomni. Jacek Dyszy. Ty chyba te produkty stosujesz najdłużej. Ja to stosuję. Zaraziłeś się tym? Nie te produkty, tylko tutaj tej firmy. One pod inną nazwą po prostu występowały. Pod inną nazwą, bo to była produkcja dla wielu firm. Tutaj Stanisław to robił, dla kilku innych firm. Więc ja z tego korzystałem i to testowałem na gołębiach z bardzo dobrym skutkiem. No i tutaj poleciłem to kolegom. I koledzy to właśnie stosują. Oczywiście. Widzimy. Tutaj kolega wspominał, że stosuje ten środek, który tutaj pokazywał. Bronchofit na drogi oddechowe. Tak? Każdy poniedziałek, piąte gołębie to dostawały. Uważam, z drogami oddechowymi nie było żadnych problemów u gołębi. Sprawdzało się dobrze. Jako profilaktyka sprawdza się też. A jak z wydajnością jest tego, jak to się stosuje, to jak jest? No jest to bardzo wydajne, w porównaniu z innymi środkami jest to wydajniejsze, mi się wydaje. Bo jak tak stosował, przeważnie tak rozmawiam z panem Jackiem, także też produkty naprawdę są wydajne, widać na wszystko napisane. Także... Tu mamy właśnie takie opakowania, to zobaczmy, na opakowaniu jest dokładnie i po niemiecku widzę, jest i po angielsku, i po polsku. Także tutaj sobie można swobodnie wszystko doczytać, to jest dawkowanie. My tu mamy pusty kartonik, bo mamy ten środek, który jest w środku. Przede wszystkim jak hodowca kupuje, to ze względu na cenę. Hodowca na przykład jedzie do sklepu i patrzy, które produkty są tańsze. Akurat ta firma Siegertaube podjechała do sklepu, najtańsze produkty w tym sezonie mieli... Siegertaube. Ale też jeszcze nie zapominajmy o jakości, bo przypomnijmy sobie, kiedy zwiedzaliśmy tutaj halę produkcyjną, widzieliśmy laboratorium chemiczne, gdzie się odbywa wszystkie dozowanie, odpowiednie przygotowanie produkcji, widzieliśmy, jak wygląda produkcja. I co ciekawe, produkty wykonane na tym poziomie są niedrogie, bo chociażby weźmy ten, tutaj się dowiadywałem o cenę, ten zakwaszacz, to jest Acidifer, się nazywa doskonały zakwaszacz. Tutaj jest informacja, że zawiera on, ja tu mam akurat otwarte, zawiera program kwas propionowy, przepraszam, kwas mrówkowy, mlekowy oraz kwas cytrynowy. I taka litrowa butelka tego zakwaszacza chyba w cenie detalicznej jest około 20 zł. Tak. No, to jest cena bardzo dobra. Inne zakwaszacze są dużo droższe. A jeszcze jak wygląda jego dawkowanie i popatrzmy, 5 ml na litr wody. O, czyli to jest bardzo dobre, bardzo dobra wydajność. A Piotr, ty stosowałeś te produkty... Ja stosowałem może o wynikach. Wyniki, tak, ale od 2 lat.
Od 2 lat. Ale wyniki te, które miałeś w zeszłym roku, w tym roku, to są naprawdę rewelacja. No myślę, rewelacja. No, w oddziale Ruda 2, bo tam na początku powiedziałem Ruda 1, bo te oddziały w Zabrzu lotowałem wcześniej i teraz w Rudzie 2 lotowałem. Numer oddziału to jest 0? 153. Tak, wcześniej jest 0166, znani hodowcy jak Bochynek Marcin, Częczek Warzoła. Teraz lotuje Ruda 2, 0153. Co zrobiłem przynajmniej w tym roku, jakie mistrzostwa, to stare, młode, mistrz, stare, młode w rejonie, super mistrz, super mistrzostwo. W A kategorii mistrz okręgu, drugą drużyną Bugała Mariusz. Syn. Nie, brat. Brat, brat. Pierwszy wicemistrz. W D kategorii mistrz. Pierwszy wicemistrz, druga drużyna Bugała Mariusz. W GMP mistrz w okręgu, w regionie mistrz w A kategorii i drugi wicemistrz. W A kategorii w D pierwszy wynik i drugi Bugała Mariusz. No. No, na Śląsku ta hodowla w tym roku to no, super, super te wyniki. No, ja już tam wspominałem, kiedy halę odwiedzaliśmy, tutaj zwiedzaliśmy, no. To przypominałem, że kolegę Piotra mieliśmy możliwość na filmie nawet filmować, kiedy odbierał nagrody. W zeszłym roku podczas wystawy regionu i okręgu Katowice, bodajże to było w Łaziskach Górnych. Tak, tam właśnie w towarzystwie kolegi Krystiana Kalera widzieliśmy go. Nieoficjalne wyniki co dzisiaj, bo dzisiaj dopiero w zarządzie górnym będą potwierdzone, to z tego co mi nieoficjalne wyniki, 6 przodownik A kategorii i 18 przodownik w GMP w Polsce. W A kategorii, a druga drużyna 133. Ale jest 36. 39 przodownik w kategorii GMPF w Polsce. Także ja mogę podkreślić, co się przez 2 lata zasłużyło też. Z tą firmą, no, przez Jacka oczywiście wziął mi, dał parę produktów i jestem bardzo zadowolony. No. Przepraszam, ty testowałeś tylko niektóre, bo tutaj mamy, tak jak mówiłem, 28, ale ty sobie wybrałeś z tego 23, bo tutaj widziałem 28, ale to mniejsza o to. Około 20 kilku produktów, tu widzimy, czekaj, 28. 3-4, a nie, dobrze, troszeczkę mniej, rzeczywiście. Szczególnie na te krótkie dystansy, no to rewelacyjne. To właśnie taki preparat Sprinter 1. Tak jest, no rewelacja. Wzmocnienie no. kondycji przed krótkim lotem. Wtorek, czwartek dawałem z drożdżami piwnymi, taką robię papkę w letniej wodzie i dodaję łyżkę na kilo karmy. I to rozmieszasz wszystko? Tak jest, i później wciąga 2 godziny i to daję gołębiom, wdowcom albo wdowom. No. I to jest taka papka, ta łyżka to jest na ile? Na kilo karmy, ja to daję. No. Tak jest, no. Tutaj mamy też preparat, widzę, Sprinter 2. To jest odbudowa formy po krótkich lotach. Czym bardziej kilometra wzrasta, to tym bardziej Sprint 2 dawałem. O 300 km no, dawałem. No. Z drożdżami pewnymi taką papkę sobie robię. No. Drożdże tutaj, ta firma ma też w ofercie drożdże? Nie ma. To drożdże wykorzystuje. Herbonca obojętnie. No. Takie jest tutaj rodzaj nośnika. Tak jest. No. Tutaj wspominał o tym bronchoficie kolega. Czy ty tego stosowałeś, czy nie? Stosowałem go cały sezon, uważam, bardzo dobry produkt, nie był za drogi, kupiłem go w sklepie, polecił mi go też pan Jacek. Bo stosowałem wcześniej produkty firmy Hub Labs, zrezygnował z tego, teraz stosował te produkty. Uważam, tańsze, ta sama jakość, bardzo dobre, także... Tutaj mamy też jeszcze taki, widzę, produkt Jodi Ferrol, to jest z jodem coś? Jodem i żelazem. I z żelazem. Z żelazem, no. Ferrum to jest żelazo po łacinie. No, czwartek, szczególnie ja stosowałem czwartek, powyżej 300, rewelacyjny produkt, to mi się na pewno podpisał pod nim. No, rewelacja, no. A tutaj te zakwaszacze na przykład, które tutaj miałeś, no, też stosujecie u siebie cały czas? Zakwaszacz stosuję cały czas, stosowałem go przez 14 dni, ugłębi odchody elegancki, tak jak mają być. Szczególnie po kuracji te gołębie, jak ktoś zakwaszacz do wody, jak stosowałem, to rewelacyjne. Te odchody są kuleczki, no. Tutaj... Na przykład każdą niedzielę gołębi u mnie testowały ten Leber, to jest na wątroba nerki, ten produkt tej firmy. Teraz nie pamiętam dokładnie nazwy, ale Leber coś tam to było. Ta nazwa, też bardzo dobry produkt, taki Leber Protect. Czyli ochrona wątroby. Każdą niedzielę po locie gołębie to dostawały. Przychodziły z lotu, miały to w wodzie. Oczywiście miały też herbata, zawsze swoja mieszanka stosuje herbat ziołowych i uważam, produkty się sprawują dobrze. Tutaj jeszcze, przepraszam, bo tych produktów... Najważniejsze jest profilaktyka w tym. Mamy tutaj właśnie kilka, ale zobaczmy, popatrzmy. Tu jeszcze na półce są wystawione te produkty.
O tych wszystkich produktach możemy tutaj przeczytać. Czy ja mogę jeszcze powiedzieć, że właśnie powie więcej, zablombowane są, szczelne wszystko i producent bierze gwarancję, że to jest... Widzieliśmy jak wygląda produkcja. Wszystko. O to chodzi... rzeczy, normy, przestrzeganie tych wszystkich procedur. Tak, jest mało spotykane w Polsce, oczywiście. No. Ja się na pewno podpiszę pod tym. Widzieliśmy, zakład robi wrażenie. Tutaj w międzyczasie nam jeszcze kolega Jacek zwraca uwagę na jeden z produktów, który tutaj mamy. Bardzo dobry produkt. Knoblau Kraft, naturalna dezynfekcja organizmu. Tak. To coś więcej o nim powiesz na Piotr, czy Jacek nam powie? Ja może powiem tak, że stosując ten preparat, na pewno nie będziemy mieli kokcydiozy w głębniku. Stosując A jak się go stosuje cały czas, czy tylko profilaktycznie w pewnych okresach? Profilaktycznie w miesiącu tam powiedziałbym 2-3 razy, nie? Bo czosnek, no nie można też czosnku stosować codziennie, bo wątroba na tym ucierpi, ale... Wracając do tego czosnku, to właśnie ciekawe rzeczy się nie dowiedzieliśmy. Widzieliśmy cały, że tak powiem, zbiornik z czoskiem 1000-litrowym, nie było nic czuć. I co ciekawe, właśnie pan Stanisław, doktor, zwrócił nam uwagę, że jeżeli czuć ten czosnek, to znaczy, że on się uwalnia i go nie ma już później. No, tak dokładnie, ja... żeby był skuteczny czosnek, żeby był w produkcie, to musi być w środku. Bardzo dobry elektrolit. No. Jak gołębie szczególnie powracają, szybko zregenerować siły. No. To jest super środek. W poniedziałek w szoku byłem, że tak szybko te gołębie... są rodzaje elektrolitu. Ale mówię, że szybko te gołębie na nogi stawia. No. Rewelacja. No. Tutaj popatrzmy, bo tu jest dwa rodzaje, bo tu jest Electropower, tu widzimy, że to jest niezawodny elektrolit, napisany tak jest i tu widzimy skład, pozwala do kondycji, tu wspiera procesy, czyli on odbudowuje też od tak, razu. Tak, szybko, wszystko. Szybko stawia gołębie. I stosowanie 10 gramów na litr wody, to znaczy to jest wpłynienie w proszku. A ten elektrolit wzmocnienie kondycji gołębi też jest w proszku. Ta sama. O, rewelacja. Tam jakiś dodatek jest. Tu widzimy właśnie w składnikach witamina C, witamina E, ekstrakt z krwawnika pospolitego. Tutaj jest olejek zanyżu ogrodowego. Tak jednej jest. Witaminy mniej. Dobrze, te produkty tutaj są szczegółowo opisane. Tutaj do tej broszury też został dołączony taki, ten właśnie co pokazywaliśmy, 4 rodzaje tych programów, które można oprzeć sobie w oparciu o te produkty. Te hodowlane, pierzenie, lęgi. Czy też stosowaliście te programy, czy byście współautorami tego troszeczkę? No trochę tam, Jacek, no wiadomo, jak mi testowałem, to rewelacyjnie jestem zadowolony z tych środków. Inne, droższe stosowałem, te są tańsze, się podpiszę jako Buga Piotr, szczególnie rewelacyjnie. Tutaj Jacek, te programy powstawały w konsultacji z tobą, czy z hodowcami jeszcze innymi? Z hodowcami tutaj. Stosował cały program pierzenie. Gołębie uważam, z tego programu cały ten Mauser Form, ten Acidifer i ten olej. Pokażmy kolega, tak, to wygląda cały program. Zobaczmy, jest opisany. Tego, i uważam, gołębie na upierzeniu są w tym roku niesamowite. Mają tak upierzenie mocne, że myślę, zresztą będzie to widać na wystawach, jak gołębie będą ocenione przez syniów. Także. A tutaj też widzimy, co ciekawe, że tych programów jest, widzę, 4, one są tak są te programy opisane. Ale bardzo mało produktów jest wykorzystanych w nich, widzę, nie? To jest też łatwiej hodowcy, bo kiedy ma mniejszą ilość tego... Nie trzeba dużo podawać, a wystarczy... I prościej też. Nie? Ja myślę, hodowcy niektórzy na zachodzie i no produkty zachodnie, myślę, my mamy super produkty polskie, nasze, sprawdzone, pokazać wszystkim, nie ino zachód, ino Polska też ma super produkty. Dobrze. Z tych produktów tutaj, które prezentowaliśmy, co jeszcze waszym zdaniem zasługuje na taką szczególną uwagę? Może tutaj nie być go, my mamy etykiety, opakowanie akurat, ale jakbyście tak mieli wspomnieć. No, ja bym jeszcze polecił tutaj... Białko. Mi się wydaje, białko jest bardzo dobre. Białko to ten proteiny, tak? Co tam jest? To pokażmy go też od razu. Może ten preparat... To Carniforce. Carniforce, bo to jest tak... Przepraszam, skuteczne wzmocnienie organizmu. Czyli karnityna będzie... To jest karnityna i witamina B12. Cena tego w tej chwili gdzieś około 45 zł. Cena brutto dla klienta detalicznego. Dla klienta detalicznego. Gdyby tak kupić witaminę B12, to by trzeba zapłacić 100 zł innej firmy, a karnityna no też może około 70 zł kosztuje. Widzimy stosowanie, jeden do dwie szklanki stołowe na litr wody i dawki pół kilograma karmy. I dawki witaminy B12 i karnityny są tak jak w preparatach zachodnich, cena jest po prostu inna. Całkowicie, tu widzieliśmy też jak to powstaje wszystko, że za tą cenę mamy bardzo dobrą jakość. Ja na tym lotowałem. I gołębie naprawdę, może nie mam takich wyników jak koledzy tutaj,
Ale na oddział nie są najgorsze. Ja się bawię gołębiami. To właśnie przypomnijmy, bo kolega się bawi gołębiami obok kolegi Tadeusza Bąka, tam 300 metrów, mówi, mieszka. No niedaleko. Kolegę Tadeusza ostatnio odwiedzaliśmy, on obchodzi akurat 60. rodziny, ale kiedy byliśmy wcześniej u niego, on tam właśnie nam pokazywał też swoją hodowlę. Tutaj kolegę Jacka też odwiedzimy, bo każdy tutaj zadzwoni z informacją, taką z pytaniami odnośnie tych produktów i innych rzeczy, to będzie tutaj z kolegą Jackiem. Tak. Komu telefon dzwoni? To. Dobrze, to wyłączę, bo nam za chwilę weźmie, będzie ten, prawo autorskie do melodyjki. Tutaj zadzwoni ktoś, to będzie mógł porozmawiać tutaj z kolegą Jackiem, ewentualnie z panią Eweliną, bo na tej stronie internetowej, powiedzmy, to jest strona www.ziegertaube.eu, tam jest też informacja o tych produktach i można sobie będzie zamówić niejako przez stronę internetową te produkty, poprzez też kontakt telefoniczny, one tutaj zostaną też wysłane. Pełna oferta tam na stronie będzie. No i informacje o nich tutaj u kolegi Jacka, Piotra i Arka, ale Arek tutaj najmłodszy, powiedzmy starzem niejako, to nam tutaj gwarantuje, że jak mówił, używał to i doszedł do sukcesu. Zapraszam na ogólnopolską wystawę do stoiska. Arek no, ma sukcesy, no, ale mówię, zapraszam na ogólnopolską wystawę do boksu. No. To będziemy mieli, numer stoiska podamy później na stronie, bo będziemy się starali też tam odwiedzić, zobaczyć innych hodowców, którzy stosowali te produkty. Dobrze. Czyli tak, mamy... Głównie staram się stosować produkty naturalne, które gołębiom nie zaszkodzą, bo najgorzej jest stosować chemię u gołębia, a gołębie zdrowy. Jak hodowcy często stosują na przykład jakiś antybiotyk, podają gołębiom, a to jest w ogóle niepotrzebne. Wtedy, kiedy nie potrzeba. Wtedy, kiedy nie potrzeba. A tu jest akurat, to jest wszystko profilaktyka. Wiadomo, jak gołąb zachoruje, trzeba tam coś podać, jakiś antybiotyk, ale jak gołąb jest zdrowy, to jest niepotrzebne. A profilaktyka to jest wzmacnia do spokoju świętego hodowcy. Gołąb jest mocny, zdrowy, on wtedy leci. On wtedy robi to, co od niego oczekujemy. O, tym bardziej, że tak jak widzieliśmy, odbywa się produkcja tego w bardzo fajnym takim procesie technologicznym, na wysokim poziomie i możemy być zawsze pewni, że też substancje, które są użyte, te aktywne, te różnego rodzaju kwasze, kwasy karnityny, te suplementy diety, inne, te witaminy, są jak coś. Się odbywa też dobrze wszystko skomponowane. Tak jest. Dobrze, także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Zachęcamy wszystkich do wchodzenia na stronę, dzwonienia, informowania się o tych produktach. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot. Dobry lot.